O obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej na kanale lub bezpośrednio rozmawiałam już z przeróżnych stron. Dzisiaj od tej może historycznej, nieco prawnej, ale myślę, że też i praktycznej, będę rozmawiała z Kacprem Stosiem. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że nam udało się spotkać, żeby o tym może i skutecznym narzędziu demokracji bezpośredniej porozmawiać, ale z tego, co wiem, ono nie jest takie doskonałe, więc o tych minusach też będziemy dzisiaj mówić. Zanim przejdziemy może do tej kwestii, jak obecnie wygląda obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, chciałam się zapytać, jak wyglądała droga do tego stanu, który mamy obecnie, bo tak naprawdę teraz jakby ta ustawa, która funkcjonuje o inicjatywie uchwałodawczej, ma kilka lat, ale ta historia inicjatywy uchwałodawczej jest dużo dłuższa. To nie jest takie nowum, że ona się nagle pojawiła w 2018 roku, tylko w zmienionym kształcie się pojawiła. Tak, tak, zdecydowanie to nie jest nowum w polskim prawie. Rok 2018 to jest ten moment, kiedy regulacja została uchwalona na poziomie ustawowym, ale sama obywatelska inicjatywa uchwałodawcza funkcjonuje od dużo dłuższego czasu. To jest w ogóle instytucja prawna, która pozwala mieszkańcom wpływać w taki właśnie bezpośredni sposób na politykę gminy, miasta, powiatu czy województwa, w którym żyjemy, w którym mieszkamy. To jest na pewno jeden ze sposobów czynnego udziału społeczeństwa w procesach podejmowania uchwał przez właśnie Radę Gminy, Radę Miasta, Powiatu czy Sejmiku Województwa. Ona pozwala na wystąpienie grupie mieszkańców z projektem uchwały, który po pozytywnej weryfikacji, oby zawsze pozytywnej, staje się przedmiotem obrad organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. No i tym samym obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, analogicznie do tego, co czyni instytucja obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na szczeblu ogólnokrajowym, włącza określoną grupę mieszkańców do katalogu podmiotów mających prawo inicjatywy uchwałodawczej, a więc stawia tą określoną grupę mieszkańców obok wójta, burmistrza czy prezydenta, obok przewodniczącego rady, komisji rady czy klubu radnych, obok tych innych podmiotów, które mają prawo inicjatywy uchwałodawczej i robi tak już od ta instytucja od roku 91. Zwykło się mówić, że pierwsza tego typu inicjatywa uchwałodawcza została zainicjowana w Toruniu w roku 1991, więc to jest rzeczywiście instytucja z pewnymi już tradycjami. Ale może niech punktem wyjścia dla tego nakreślenia genezy powstania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej będzie dla nas konstytucja. Konstytucja, która wskazuje na szereg instytucji, które służą demokratyzacji życia społecznego, bo mówi przecież o petycjach, mówi o skargach, o wnioskach, mówi o referendum lokalnym czy ogólnokrajowym, ale nie wspomina o niektórych tego typu instytucjach, które służą właśnie demokratyzacji życia społecznego, no bo nie mówi na przykład o robiących furorę budżetach obywatelskich, prawda, czy tak, budżetach partycypacyjnych. Jak zwał, tak zwał, w każdym razie instytucja świetna. Ja zawsze bardzo chętnie biorę udział w głosowaniu. Z wielkim zaangażowaniem sprawdzam zawsze, czego dotyczą projekty i z satysfakcją mogę powiedzieć, że w tym roku z trzech na te, które głosowałem, dwa przeszły, więc to daje nam poczucie sprawczości, prawda? Mm-hmm. Mam nadzieję, że pani redaktor się ze mną zgodzi. Tak. Wszystkich państwa zachęcam do tego, żeby, no właśnie, i wszystkich państwa, którzy nas teraz słuchają i oglądają, zachęcam, żeby z tego narzędzia korzystać. Jeśli państwo tego nie robicie, to proszę zacznijcie, a jeśli to robicie, to tak trzymajcie. Natomiast budżet partycypacyjny to oczywiście nie jest jedyna instytucja, która funkcjonuje, o której konstytucja nam nie mówi, dlatego że trzeba zauważyć, że ta właśnie polska ustawa zasadnicza nie zawiera przepisu, który by nam explicite, czyli wprost, stanowił o instytucji, której dzisiaj poświęcimy szczególną uwagę, a więc o instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. No i właśnie w tym samej
genezie i powstania, żeby tą naszą obywatelską inicjatywę uchwałodawczą jakoś umiejscowić w czasie i przestrzeni, że tak powiem. Mianowicie, jak powiedziałem, to prawo zaczęto przyznawać mieszkańcom gdzieś na początku lat 90. Mówi się, że Toruń, rok 1991. Robiono to początkowo na podstawie statutów poszczególnych gmin. Możliwość ustanawiania takich regulacji wyprowadzono z treści artykułu 169 Konstytucji, dokładnie z jej ustępu 4, w którym znajdujemy, że ustrój wewnętrzny JST, czyli jednostek samorządu terytorialnego, określają w granicach ustaw, co bardzo istotne i o czym jeszcze za chwilkę parę słów powiem, ich organy stanowiące, czyli Rada Gminy, Rada Powiatu czy Sejmik Województwa. Uchwalane w całym kraju rozwiązania na tej podstawie oczywiście znacząco się między sobą różniły, no bo każda jednostka regulowała to w taki sposób, jak uznała za stosowne. One się różniły przede wszystkim co do liczby wymaganych podpisów, co do liczby osób, które taki komitet inicjatywny miałyby tworzyć, no ale chyba przede wszystkim trzeba powiedzieć, że różniły się tym, że jedne jednostki takie prawo mieszkańcom dawały, a inne nie. Jeszcze jakieś 10, może więcej lat temu, około 1/5 samorządów dawała takie prawo swoim mieszkańcom. Tylko 1/5. Były sytuacje, gdzie w jednej gminie taka instytucja działała i to świetnie. Zaraz w sąsiedniej gminie, owszem, na papierze taka instytucja była, ale była obwarowana takimi wymogami, że raczej była instytucją martwą, a w jeszcze kolejnej w sąsiedniej gminie mieszkańcy otwierali szeroko oczy i w ogóle nie wiedzieli, że coś takiego mogliby zrobić. Więc te uchwalane w całym kraju rozwiązania znacząco się między sobą różniły, ale przede wszystkim było wiele wątpliwości co do w ogóle dopuszczalności przedkładania przez obywateli projektów uchwał. No bo taka możliwość była często podważana przez czy to sądy administracyjne. Mamy wiele wyroków w USA, czy z Olsztyna, czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, czy we Wrocławiu, które podważały taką możliwość składania przez mieszkańców obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Tak samo organy nadzoru, mam tutaj na myśli wojewodów, raczej się z tą koncepcją nie zgadzały. Więc krótko mówiąc, atmosfera wokół obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej raczej dobra nie była i taka niezbyt dobra atmosfera utrzymywała się do roku 2013, nawet do końca roku 2013, dlatego że w tej kwestii przełomowy okazał się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 listopada 2013 roku. Jeśli ktoś z Państwa jest bardziej tym tematem zainteresowany, to tylko wskażę, że ten wyrok można sobie szybko znaleźć pod sygnaturą 2 OSK 1887/13. I w tym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że przyznanie mieszkańcom prawa inicjatywy uchwałodawczej mieści się w granicach obowiązującego prawa. Ja tylko przypomnę, że artykuł 169 ustęp 4 Konstytucji, o którym już dzisiaj mówiłem przecież, stanowi, że ustrój wewnętrzny JST określają w granicach ustaw ich organy stanowiące. No i obiecałem, że to do tego sformułowania w granicach ustaw jeszcze nawiążę i to też pragnę zrobić, dlatego że to był istotny problem dla Naczelnego Sądu Administracyjnego, żeby stwierdzić, czy to w granicach ustaw oznacza, że materia statutowa musi być no tak kazuistycznie umocowana w regulacji ustawowej, czy raczej należałoby przyjąć, że to upoważnienie do kształtowania statutów w danej jednostce ma charakter generalny. No, to była wątpliwość Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale on ostatecznie orzekł, że w ten sposób skonstruowany przepis konstytucyjny tworzy tak zwaną samodzielność statutową i należy ten przepis interpretować w taki sposób, że musiałby istnieć jakiś konkretny przepis ustawy, który uniemożliwiałby takiej wspólnocie
samorządowej inicjatywę uchwałodawczą, no albo w jakimś stopniu by jej tą możliwość ograniczał. Także można by powiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny był genialny w prostocie swojego rozumowania, no bo stwierdził, że jeśli czegoś prawo nie zabrania, to prawo na to pozwala. Mm-hmm. Że jeśli przyznanie grupom mieszkańców inicjatywy uchwałodawczej mieści się w granicach obowiązującego prawa, no to tym samym prawa tego nie narusza, prawda? No i pomimo ustalonej już wtedy linii orzeczniczej, bo i wojewódzkie sądy administracyjne zaczęły w związku z tym orzekać inaczej, czy w Łodzi, czy już we wspomnianym Olsztynie możemy takie wyroki już w 2014 roku znaleźć. Pomimo przychylnej opinii doktryny, no bo atmosfera zrobiła się zdecydowanie lepsza wokół tej instytucji już wówczas, no to musimy pamiętać, że stan prawny, jeśli chodzi oczywiście o uchwały i statuty jednostek samorządu terytorialnego i stan faktyczny, się przecież nie zmieniły wskutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i te regulacje na poziomie jednostek dalej mocno się między sobą różniły. No i to oczywiście prowadziło do daleko posuniętych rozbieżności w dostępie do realizowania przez mieszkańców tego przyznanego im, jak się okazało, konstytucyjnie prawa, no a w wielu dalej nie było przyznane. W związku z tym szybko pojawił się pomysł, żeby jakoś to uregulować, najlepiej na poziomie ustawowym. Te prace trwały od roku 2013 do 2018. Wkład również w ramach tych prac miał prezydent Bronisław Komorowski. No i jak mówię, po 5 latach w roku 2018 zdecydowano się, że najlepszym rozwiązaniem będzie nowelizacja tak zwanych ustaw samorządowych. Czyli ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o samorządzie województwa. No i one właśnie do dzisiaj określają nam podstawy procedury związanej z wnoszeniem projektu uchwały przez grupy mieszkańców. Jak obecnie w takim razie wygląda obywatelska inicjatywa uchwałodawcza? Czym ona jest? Bo chociaż mamy regulacje z 2018 roku, która już tutaj padła kilkukrotnie, to wciąż tak naprawdę dosyć jakby mamy niewielkie, powiedzmy, ramy, w ramach których możemy się poruszać. Ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie jest pełna tak naprawdę, jeśli chodzi o ustawę, tylko już niektóre szczegóły regulują gminy. Jaka jest w takim razie ogólnie ta obywatelska inicjatywa uchwałodawcza? Tak, to nawet nie tyle, że niektóre szczegóły, co większość szczegółów, bo tak jak powiedziałem i tak jak pani redaktor zauważyła, w ustawach mamy tylko to ramowe uregulowanie samej instytucji. Jak ktoś jest bardziej zainteresowany, to można sobie to szybko znaleźć. W ustawie o samorządzie gminnym to jest artykuł 41, a w ustawie o samorządzie powiatowym artykuł 42, a w ustawie o samorządzie województwa artykuł 89a. To są tak naprawdę artykuły o analogicznym brzmieniu, jedynie dostosowane do potrzeb gminy, powiatu i województwa, jeśli chodzi o nazewnictwo i progi poparcia. Poza tym to jest ta sama, bardzo lakoniczna, trzeba powiedzieć, regulacja. Oczywiście tutaj zapewne w doktrynie zgodności nie ma, czy to dobrze, czy źle. Jedni powiedzą, że samorządność wymaga tego, żeby tego typu regulacje cedować na jak najniższy poziom. Inni powiedzą, że regulacja ustawowa jednak powinna określać więcej szczegółów. Mnie się wydaje, że tak rzeczywiście powinno być, więc to tak tylko gwoli wyjaśnienia, że tak naprawdę zdecydowaną większość rzeczy pozostawiono samorządom do uregulowania. No ale jak się za to zabrać? No, trzeba powiedzieć, że przede wszystkim wszystko musi się zacząć od chęci mieszkańców do działania. No bo oni muszą najpierw zawiązać Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej. Może to zrobić określoną uchwałą organu stanowiącego grupa mieszkańców. Na przykład w ponad 600-tysięcznej Łodzi to musi być co najmniej 5 osób, a w niespełna 50-tysięcznym Kutnie co najmniej 15 osób. Więc już mamy przykład tego, jak to się różni. W mniejszym mieście to musi być więcej osób. Muszą to być oczywiście osoby posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego.
co to oznacza. Możemy sobie szybko zajrzeć do artykułu 10 kodeksu wyborczego i tam mamy to tak naprawdę podane na tacy. Inne przesłanki mamy, jeśli chodzi o osoby mające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, a inne, jeśli chodzi o Radę Powiatu czy Sejmik Województwa, a o tych wszystkich trzech przypadkach trzeba powiedzieć w kontekście tej instytucji. W przypadku Rady Gminy, żeby dana osoba mogła zawiązywać Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, to musi być albo obywatel Polski, albo obywatel innego państwa Unii Europejskiej, albo obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, czyli krótko mówiąc Wielkiej Brytanii, który ukończył 18 rok życia i który na stałe zamieszkuje na obszarze danej gminy. W przypadku Rady Powiatu czy Sejmiku Województwa to może być już tylko obywatel Polski, a więc mamy wyłączonych tych obywateli innych państw UE i państw i obywateli Wielkiej Brytanii, ale to również musi być obywatel, który ukończył 18 rok życia i również obywatel, który na stałe zamieszkuje na obszarze danego powiatu czy danego województwa. No i oczywiście do tego trzeba podkreślić, że takie czynne prawo wyborcze nie przysługuje osobom, które zostały pozbawione praw publicznych, które zostały pozbawione praw wyborczych, albo również tym, które zostały ubezwłasnowolnione. Mhm. Czy to całkowicie, czy częściowo, takie osoby wtedy nie mają czynnego prawa wyborczego do organu stanowiącego, a więc nie mogą współtworzyć Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. No ale załóżmy, że już ten komitet mamy i tę grupę osób, która spełnia wspomniane przeze mnie wymagania, oni zawiązują Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej. No i do nich wówczas należy cały szereg czynności związanych z przygotowaniem projektu. Elementy, z których taki projekt powinien się składać, które powinien zawierać, no oczywiście znowu zależą od danej uchwały. I trzeba na pewno sobie zaglądać do regulacji danej jednostki samorządu terytorialnego, więc zachęcam każdego zainteresowanego do zapoznania się z własną uchwałą, to znaczy z uchwałą własnego miasta czy tam własnej gminy, ale zasadniczo komitet musi stworzyć projekt, który no, na pewno wskazuje datę, tytuł, projekt, który wskazuje samego projektodawcę. Musimy tam powołać podstawę prawną, a więc podstawy tego, że w ogóle z takim projektem występujemy i że mamy do tego prawo. Na pewno określamy tam merytoryczną regulację będącą przedmiotem projektu uchwały, czyli opisujemy, o co nam chodzi i czego ten projekt w ogóle dotyczy. Określamy organ, który będzie odpowiedzialny za wykonanie takiej uchwały, jeśli ona ostatecznie zostanie uchwalona. My wtedy jako Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej musimy też określić źródła finansowania, jeśli zakładamy, że przyjęcie takiej uchwały będzie pociągało jakieś dodatkowe koszty. Określamy też na pewno termin wejścia w życie, że na przykład uchwała, którą proponujemy, wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2024 roku. A jeśli nie termin wejścia w życie, no to czas obowiązywania. To może być projekt, który dotyczy organizacji jakiegoś cyklicznego festiwalu, który będzie się odbywał na przykład przez 4 kolejne lata, więc określamy, że chodzi o lata od 24 do 28 na przykład. Oczywiście określamy tam też, jeśli jest taka potrzeba, przepisy przejściowe czy przepisy derogacyjne, czyli przepisy derogujące te, które już w obrocie prawnym funkcjonują. No i uzasadnienie. To też jest na pewno element, który zawsze musi w projekcie uchwały być zawarty. Uzasadnienie, w którym wskazujemy, jaka jest w ogóle potrzeba podjęcia danej uchwały. Ale tak jak mówię, po więcej szczegółów na pewno zawsze trzeba zajrzeć do regulacji lokalnych, żeby mieć pewność, że nasz projekt spełnia wszelkie wymogi formalne. Jeśli już taki projekt mamy, to przewodniczący Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej, który zawiązaliśmy, składa taki projekt do przewodniczącego Rady, no powiedzmy miejskiej, niech już miasto będzie dla nas tym reprezentatywnym przykładem. Wówczas przewodniczący kieruje projekt do
prezydenta, skoro już miasto bierzemy na tapetę, czy mistrza, w celu poddania go analizie formalno-prawnej i w celu wydania opinii. Wówczas prezydent takiej analizy dokonuje, wydaje opinię w określonym uchwałą terminie, więc wówczas zależy to znowu od jednostki, w której mieszkamy, ile prezydent ma na to czasu, i taką opinię niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu Rady i pełnomocnikowi Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej. No i jeśli projekt jest pozytywnie zaopiniowany, a taką opcję bierzmy pod uwagę, to wówczas komitet ma pewien czas na zebranie podpisów pod projektem uchwały. To jest najczęściej 30 dni, tak najczęściej jednostki samorządu terytorialnego to regulują, ale znowu ten czas jest każdorazowo regulowany uchwałą, więc musimy mieć baczność na własne lokalne przepisy. Komitet musi zebrać tą liczbę wymaganych podpisów i ilość tych podpisów znowu może być różna, ale najczęściej jest tak, że jednostki samorządu terytorialnego regulują to w sposób wskazany w ustawie. Ustawy, o których już Państwu mówiłem, czyli ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym i ustawa o samorządzie województwa, wskazują takie dolne limity poparcia dla obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, uzależniając to od ludności danej jednostki. O tym jeszcze pewnie będziemy mówić, bo z tym parę problemów jest. No i jeśli w tych, powiedzmy, 30 dniach, bo tak to najczęściej jest, zbierzemy podpisy, to projekt wraz z listą podpisów przewodniczący Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej przekazuje przewodniczącemu Rady, który znowuż niezwłocznie kieruje to wszystko do prezydenta. Tam znowu dokonuje się analiza. Jeśli analiza projektu, no i wtedy też listy osób, które go poparły, będzie pozytywna, to przewodniczący Rady postanawia o przyjęciu projektu i kieruje taki projekt pod obrady na najbliższą sesję Rady Miasta. Przy czym to musi się stać nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty złożenia projektu. To jest ten wymóg, który reguluje nam ustawa, i trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze, bo to zapobiega sytuacji, w której owszem, nasz projekt przechodzi całą procedurę analizy w sposób pozytywny, ale będąc już poddany pod obrady Rady, pozostaje tam na zawsze czy na bardzo długo. Mamy tą gwarancję ustawową, że to musi być nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty złożenia projektu. No wtedy Rada głosuje nad projektem uchwały i decyduje, czy nasz projekt przechodzi, czy też upada. Ale podkreślam, że ten zarys procedury, który Państwu przedstawiam, musimy go traktować jedynie poglądowo. W ramach tej procedury mamy do czynienia z wieloma terminami, z wieloma progami poparcia, czy różnymi liczbami osób muszącymi tworzyć komitet, więc zawsze trzeba zapoznawać się z odpowiednią uchwałą naszej gminy, naszego powiatu, czy naszego województwa. Bardzo się cieszę, że to zostało podkreślone, bo my nie jesteśmy tutaj niestety w stanie w ramach jednej rozmowy przedstawić, jak konkretnie ma wyglądać taki wniosek, bo tak jak Pan mówi, to w zależności od gminy. Ustawodawca nam reguluje jedynie takie ogólne kwestie, jak na przykład liczba wymaganych podpisów, w zależności od wielkości danej gminy, ale już jeśli chodzi o samą formę, o sposób zbierania tych podpisów, czy o liczbę osób będących w takim komitecie, to się różni w zależności od konkretnej jednostki samorządu terytorialnego, więc najlepiej jest się udać właśnie do własnej jednostki samorządu terytorialnego, zobaczyć taką uchwałę chociażby na BIP-ie, a jeśli chodzi o sposób pisania uchwały, to można się zainspirować właśnie, jak to formalnie w danej jednostce wygląda. Też te uchwały są udostępniane, więc możemy tutaj skorzystać z tej pomocy. Na szczęście też osoby, z którymi rozmawiałam, które praktykowały pisanie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, mówiły, że często osoby pracujące w urzędach miast, urzędach gmin są otwarte na taką pomoc przy okazji jakby składania tego wniosku, żeby on nie został na przykład zaraz odrzucony ze względów formalnych. Niestety nie w każdej jednostce samorządu terytorialnego, ale w wielu tak, co też jest dobrym sygnałem, bo jednak dwustronna komunikacja sprawia, że jesteśmy w stanie lepiej
w danej gminie współdziałać. Dziękuję, że Pan też właśnie powiedział, jak wygląda taka obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, jak też wygląda historia, że znaleźliśmy się w tym momencie i wygląda ona w taki, a nie inny sposób. Kacprowi Stosiowi bardzo dziękuję za pierwszą część naszego spotkania i przedstawienie rysu historycznego i pokazanie, jak doszliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o obywatelską inicjatywę uchwałodawczą i ustawę z 2018 roku. Myślę, że pokazanie tego, że jesteśmy cały czas w procesie, jest niezwykle istotne. A Was już teraz zapraszam na drugą część rozmowy. Ona też za nami. Tak kontynuuję rozmowę z Kacprem Stosiem i rozmawiamy o plusach i, uwaga, wadach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, bo jak się okazuje, ona wskazuje też na kilka dysproporcji, które mogą się zdarzyć i Kacper pokazuje, że cały czas tak naprawdę musimy pracować nad prawem, że prawo się też zmienia i powinno się zmieniać, żeby odpowiadać rzeczywistości. Także serdecznie zapraszam i dziękuję za to, że byliście ze mną podczas tej i innych rozmów. Z tej strony mówiła do Was Agata Kępa. PS, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału. Do zobaczenia.